Piotr Szkocki, witam Państwa i zapraszam na Teletydzień. Puste boiska sportowe oraz zewnętrzne siłownie, zamknięte kluby fitness i place zabaw. Tak obecnie wygląda nasza rzeczywistość. Jak przetrwać dni w izolacji i nie zwariować? Okazuje się, że można. Pani Iwona, żeby oswoić własną rzeczywistość, biega po schodach i w ten sposób dba o formę. Z dnia na dzień zamknięto klub fitness, do którego uczęszczała przez 13 lat. Po miesięcznym odwyku od aktywności fizycznej powiedziała dość i wzięła sprawę w swoje ręce. Całe szczęście, że mieszkam w takim domu, w takiej klatce, w otoczeniu wspaniałych sąsiadów, za porozumienia z sąsiadami, którym nie przeszkadza to, że co jakiś czas ktoś wyjdzie i się przebiegnie po tych schodach. Nie robimy hałasu, staramy się wymieniać, unikać jeden z drugim, staramy się po sobie posprzątać, żeby utrzymać to w czystości. Przede wszystkim po każdym takim wysiłku, co jest wskazane, to jest płyn do dezynfekcji, to jest zaraz kąpiel, no przestrzegamy tego wszystkiego, czego trzeba przestrzegać, ale uważam, że ruszać się trzeba, bo ja sama zauważyłam, po pierwszym razie nie byłam w stanie przejść po schodach, bo po miesiącu nie chodzenia, nie ruszania się i to jest straszne, także trzeba, czy to w domu, czy to na balkonie jest mało ruchu, ale jednak żeby rozbiec się, no ja potrzebuję klatki. Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego klubu fitness pani Iwonie udało się wypożyczyć rower stacjonarny. Teraz może codziennie trenować i aktywnie dbać o ciało i umysł, bo jak podkreśla, sport pozwala jej zgubić złe emocje. Jest wiele sposobów na odreagowanie. Różnie wszyscy próbują odreagować ten stan, frustrację, ten stres, te napięcie, wszystko co nas otacza, ten brak wychodzenia. I tak jak tutaj padło pytanie, jak sobie radzimy bez siłowni. I w tym momencie chciałabym pozdrowić wszystkich z siłowni, z fitnessu, gdzie te zajęcia były codzienne, były wspaniale prowadzone, gdzie człowiek mógł zgubić wszystkie złe emocje, bo to nie tylko chodzi o ćwiczenie, to jest coś więcej, to jest oczyszczenie siebie, oczyszczenie całego dnia, oczyszczenie stresu. Brakuje nam i miejmy nadzieję, że wszyscy przytrzymamy, że damy radę, że będzie gdzie wrócić, że klub będzie istniał, że Adrian jakoś sobie poradzi i dotrwamy. To ciężki czas dla małych firm, ale także dla klubów sportowych i klubów walk, które od połowy marca praktycznie nie funkcjonują. Mimo trudnej sytuacji, Hulk Team Police zagrzewa swoich zawodników do walki i zachęca, by o formę dbali w domu. Najważniejszy problem to jest chyba taki, że nie możemy prowadzić zajęć z dzieciakami. To coś, do czego jesteśmy tutaj stworzeni, coś co lubimy. Cały plan, system treningowy też został jakby zaburzony. Mówię tu w kontekście przygotowań zawodników do występów w kadrze narodowej Polski. Czy przetrwamy ten okres? Wszystko będzie zależało od tego, jak długo to będzie, kiedy sytuacja wróci do normy. Ale tak, przetrwamy. No, przez kilka lat funkcjonowania klubu udało nam się zbudować fajną społeczność ludzi wokół siebie, która jest z nami w tym trudnym okresie, która nas wspiera, wspomaga. My też jako zarząd klubu przez ten okres kilku lat staraliśmy się prowadzić klub jak najbardziej profesjonalnie, więc zachowamy jakby płynność finansową. Poradzimy sobie na pewno. Energy Gold Team zajęcia stacjonarne przeniósł do internetu. Dzięki aplikacji Zoom prowadzi treningi dla dzieci i dorosłych. Do ćwiczeń służy na przykład kij od szczotki, poduszka, plastikowa butelka, ale także książka. Robicie, ja się przyglądam. Plecy proste. Po treningu dla chętnych jest praca domowa, żeby posprzątać pokój, napisać, jak poradzić sobie z porażką, albo zrobić maskę superbohatera. Hey!
Skutki kwarantanny mogą się pojawić dopiero za jakiś czas. Okażą się jeszcze bardziej dotkliwe, jeśli zrezygnujemy nawet z najmniejszej aktywności fizycznej. Pamiętajmy, w zdrowym ciele zdrowy duch.